bardzo serdecznie witam w Uniwersytecie Jagiellońskim, w takim miejscu bardzo szczególnym, bo w sercu Uniwersytetu. Aula Collegium Novum to serce Uniwersytetu, takie bardzo ważne miejsce. Zaraz powiem tak króciutko dlaczego, ale pozwólcie Państwo, że przywitam naszych specjalnych gości. Może w tym wypadku naszego wielkiego przyjaciela, naszego bardzo zaprzyjaźnionego, to już Państwo wiecie, o kim mówię. Mówię o eminencji kardynale Stanisławie Dziwiszu, który jest patronem nie tylko formalnym, ale i duchowym tego dziedzińca. Dziedzińca dialogu, dziedzińca Poga. Witam gościa z Londynu. Witam rabina Natana Lewi, który do nas przyjechał i tu będzie tłumaczony. Welcome to University, welcome to Poland, welcome to Kraków. Cała część będzie tłumaczona, więc nie będzie tutaj problemów w pytaniach, w rozmowach, w dyskusjach. Witam bardzo serdecznie imama Janusza Aleksandrowicza z Kruszynian z całą wspólnotą. Witam. No to muszę, jak Państwo teraz bijecie brawo, to ja jeszcze raz muszę rabina przywitać. Necessary also for you, is absolutely necessary. Okay. No i pozwólcie Państwo, że powitam współorganizatora merytorycznego wszystkich naszych spotkań pod tytułem Dziedziniec Dialogu, Dziedziniec Podan, Ekscelencji Biskupa Grzegorza Rysia. Cieszę się ogromnie z tak dużej liczby dzisiejszych uczestników, wśród których mamy polityków, pana senatora Jerzego Federowicza, mamy prezesa. Będą brawa dla pana senatora. Proszę bardzo. Prezesa Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, pana Tadeusza Jakubowicza. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Rektorów, prorektorów, dziekanów, profesorów, wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nie chcę przedłużać rozpoczęcia. Pozwólcie Państwo, że tylko przez minutę, jako gospodarz tego miejsca, poczuję się zobowiązany, zwłaszcza w obecności naszych największych. Zawsze spoglądam na tą prawą stronę. Tak, proszę Państwa, to jest misja Uniwersytetu. Uniwersytet Jagielloński od 652 lat tą misję wdraża w życie. Rozmowa, dialog, dyskusja, zrozumienie drugiego człowieka, nauczanie studentów w tym duchu, to jest misja Uniwersytetu. Tacy byliśmy, jesteśmy i tacy będziemy. Nasze hasło plus ratio quam vis, nasza dewiza jest wiecznie aktualna. A jak teraz przez moment zastanowimy się nad tym, że żyjemy w tym XXI wieku, aż strach pomyśleć, co było 3 tygodnie temu w Paryżu. Strach pomyśleć. No gdzie jest ta plus ratio quam vis? Gdzie idzie ten nasz wysiłek wychowawczy? Przecież to nie tak. Przez tyle lat, 25, wydawało nam się, że jest spokój i stabilność w Europie. Tak nie jest. Że jest spokój i stabilność na świecie. Tak nie jest. I gdzie jest to plus ratio quam vis? Ale żeby to zrozumieć i żeby to przekazać, duża odwaga i determinacja ekscelencji biskupa Grzegorza Rysia. I spotykamy się z przedstawicielami trzech religii, tak bardzo istotnych w naszym świecie, tak bardzo istotnym w Polsce, którzy będą dyskutować o czymś tak istotnym jak orędzie Boga Miłosiernego.
Czy my jeszcze rozumiemy to pojęcie, patrząc się w ekrany telewizorów Anno Domini XXI wiek? Czy my jeszcze rozumiemy to pojęcie? Czy ono nam służy? Czy potrafimy między sobą rozmawiać? To ogromnie trudne wyzwanie. Może w tych dzisiejszych dyskusjach padną na to odpowiedzi, ale żeby tak się stało, to bardzo poproszę księdza profesora Łukasza Kamykowskiego o poprowadzenie tej debaty, a państwa jeszcze raz witam w uniwersytecie. Inicjatorem i merytorycznym kierownikiem tych spotkań jest ksiądz biskup Grzegorz Ryś. Ponieważ dziś chciał być jednym z mówców, z dyskutantów, powierzył mnie, który jestem profesorem z tutejszego papieskiego uniwersytetu imienia Jana Pawła II, prowadzenie. Nie chciałbym mu jednak odbierać tego głosu, który tu zawsze ma, prowokującego do dyskusji, i zacznę od krótkiego cytatu z jego książki i z tytułowego rozważania w tej książce Skandal miłosierdzia. Pisze na początku tak: miłosierdzie jest skandalem. Chociaż sami byśmy go poszukiwali, nie dajemy do niego prawa innym ludziom. Pytamy już nawet nie o to, dlaczego miłosierdzie, ale dlaczego dla tego drania i dlaczego za darmo. Dlaczego Bóg jest miłosierny wobec kogoś, kto na to nie za sobie nie zasłużył. Sprawiedliwi cierpią, a grzesznikom się powodzi. Źle Pan Bóg poukładał ten świat. Zaczynając od tak postawionego problemu, zapraszam naszych dzisiejszych rozmówców, pana muftiego, pana imama Janusza Aleksandrowicza, który przewodniczy najstarszej w Polsce wspólnocie muzułmańskiej w Kruszynianach, z najstarszym na ziemiach polskim zachowanym meczetem, i który jest znany, że w oparciu o tę swoją wspólnotę organizuje spotkania propagujące poznanie wzajemne, kulturowe i religijne, między innymi Polakami, którzy zamieszkują tę ziemię. Bardzo prosimy. Proszę też do stołu prezydialnego rabina Natana Lewiego z London School of Jewish Studies, wykładowcę literatury rabinicznej tam i w Leo Beck College of Jewish Studies. Jest równocześnie, tak jak wyczytałem, także jakby kapelanem żydowskich studentów dla całej zachodniej Anglii i Walii. A kiedy się wywoła jego nazwisko w internecie, to pierwsza informacja, jaka wyskakuje: rabin, który pościł w Ramadan. Bardzo zapraszamy pana rabina do naszego stołu. I ksiądz biskup Grzegorz Ryś, w Krakowie znany profesor historii, zwłaszcza średniowiecznej, zajmujący się także tymi trudnymi problemami ze styku właśnie międzykulturowego, międzyreligijnego w średniowieczu. Bóg miłosierny. Moje pierwsze pytanie dotyczy samej koncepcji Boga. We wszystkich naszych religiach Bóg nazywany jest miłosierny. Tak zaczyna się święta księga wyznawców islamu: w imię Boga miłosiernego, litościwego, władcy światów. Tak przypominamy sobie objawienie Mojżeszowi dane na górze Synaj,
gdzie przechodzi Bóg, który jest właśnie nazwany miłosiernym. Dla nas, chrześcijan, w Nowym Testamencie Bóg jest bogatym w miłosierdzie. Z listu do Efezjan. Ale czy dla wszystkich nas ta koncepcja wygląda podobnie? Czy nazwanie Boga miłosiernym znaczy dla nas to samo, coś innego? A dokładnie chcielibyśmy usłyszeć takie najprostsze przedstawienie, czym jest Bóg, który jest Bogiem miłosiernym. Ekscelencje, szanowni państwo, dziękuję serdecznie za dobre słowo wstępu, bo od tego właśnie też chciałbym zacząć. W islamie miłosierdzie Boże znajdziemy wszędzie. Najbardziej wyraźnie i czytelnie w jego słowach. Powiedział Najwyższy: w imię Boga miłosiernego i litościwego, chwała Bogu Panu Światów, miłosiernemu i litościwemu. Tak zaczyna swoją pierwszą surę, rozdział w Koranie. Ale nie tylko w tej surze znajdziemy te słowa. Wszystkie oprócz jednej ze 114 sur rozpoczynają się właśnie od tych słów. Napiętnowując te słowa jako bardzo ważne, rozpoczyna każdy swój rozdział, swoją surę, którą zesłał nam, ludziom na ziemię. Słowo miłosierny jest też jednym z imion Boga i jego atrybutem. Bóg Najwyższy wiele razy w Koranie przypomina nam o swoim miłosierdziu. Każdy rozdział właśnie zaczyna od tych słów: w imię Boga miłosiernego, litościwego. Ale również wspomina swoje miłosierdzie w wielu fragmentach. Między innymi powiedział Najwyższy: i gdyby nie łaska Boga nad wami i jego miłosierdzie, to bylibyście między stratnymi. Powiedział również: a Bóg obdarowuje swoim miłosierdziem kogo chce. Bóg jest władcą łaski ogromnej. Oto ci, nad którymi jest błogosławieństwo ich Pana i miłosierdzie. Tacy są prowadzeni drogą prostą. Powiedz, do kogo należy to, co jest w niebiosach i na ziemi. Powiedz, do Boga. On przypisał samemu sobie miłosierdzie. On z pewnością zbierze was w dniu zmartwychwstania, co do którego nie ma żadnej wątpliwości. Cytatów mógłbym mnożyć i mnożyć, gdyż Koran wręcz jest przepełniony zwrotami o miłosierdziu Bożym. Miłosierdzie Jego jest tak rozległe jak wiedza Jego, o której określił w następujący sposób. Powiedz, jeśli by było może atramentem dla słów mojego Pana, to z pewnością ono wyczerpałoby się wcześniej, aniżeli słowa mojego Pana, nawet gdybyśmy dodali jeszcze niejedno takie może. Zatem gdzie muzułmanin doświadcza miłosierdzia Bożego? W wielu dziedzinach swojego codziennego życia. Pan Bóg, budując islam na pięciu filarach: wyznanie wiary, modlitwa, post, jałmużna i pielgrzymka, chciał nam pomóc, byśmy byli dobrymi ludźmi. Ze swego miłosierdzia dał nam narzędzie, by tak się stało. Po pierwsze, wyznanie wiary, które powinno wpływać z głębi serca i szczerego przekonania, że wierzymy w Boga jedynego, Twórcę tego świata. Po drugie, na co dzień podczas dziennych modlitw Pan Bóg, nakazując nam pięć modlitw, dał narzędzie, które nas chroni, jak to określił: zaprawdę modlitwa chroni od szpetoty i powstrzymuje od niegodziwości. Po trzecie, post. O wy, którzy wierzycie, jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami, być może będziecie bogobojni. Zatem post pomaga w utrzymaniu naszej bogobojności. Po czwarte, jałmużna. A wierzący mężczyźni i wierzące kobiety są dla siebie nawzajem przyjaciółmi. Oni nakazują sobie to, co uznane, a zakazują tego, co naganne. Oni odprawiają modlitwę, dają jałmużnę, są posłuszni Bogu, Jego posłańcowi. Tym Bóg okaże miłosierdzie, zaprawdę Bóg jest potężny, mądry.
i pielgrzymka. Zaprawdę Safa i Marłaś są wśród drogowskazów rytualnych Boga. A ten, kto odbywa pielgrzymkę w Nóż Świętego albo odprawia odwiedzanie, nie popełnia grzechu, jeśli dokona okrążenia wokół nich. Ale ten, kto dobrowolnie czyni dobro, zaprawdę Bóg jest wdzięczny, wszechwiedzący. Tych pięć filarów ustanowił obowiązkiem, ale ze swego miłosierdzia ustanowił też odstępstwa, dzięki którym jesteśmy w stanie spełnić te obowiązki. Powiedział Najwyższy, my nie nakładamy niczego na żadną duszę, jak tylko według jej możliwości. Zatem w momencie, gdy nie jesteśmy w stanie wykonać modlitwy o czasie, wówczas możemy to zrobić przy najbliższej nadarzającej się okazji. Jeżeli jesteśmy w podróży, wówczas możemy poszczególne modlitwy połączyć i skrócić. Jeżeli jesteśmy chorzy, jesteśmy zwolnieni z postu, aż powrócimy do zdrowia. Lub możemy zamienić na inną formę, jeśli tak się nie stanie. Jesteśmy zwolnieni z jałmużny, gdy jesteśmy ubodzy i sami potrzebujemy pomocy. Podobnie się ma z pielgrzymką. Jeżeli nas nie stać lub jesteśmy wątpliwego zdrowia, spada z nas obowiązek pielgrzymowania. Nakładając te obowiązki, Pan Bóg ze swego miłosierdzia i mądrości daje nam formę czczenia. Ale dzięki tym praktykom każdy muzułmanin otrzymuje coś więcej. W modlitwie stoimy wszyscy równie bez względu na status społeczny czy materialny. Powstrzymując się od jedzenia i picia od świtu do zachodu słońca, podczas miesięcznego postu, doświadczamy, jak to jest, gdy człowiek biedny nie ma możliwości zjedzenia regularnie posiłek. Jałmużna pomaga na tym bogatszym wyrobienie w sobie umiejętności dzielenia się z innymi. Pielgrzymka uczy pokory do Boga i solidarności z innymi, gdyż wszyscy mężczyźni bez wyjątku ubrani są tylko w dwa kawałki białego materiału i wspólnie z kobietami odwiedzają miejsca święte. Innymi słowy, wszyscy jesteśmy równi wobec Boga. Poróżnić nas może jedynie siła naszej wiary. Dlatego też przesłaniem islamu jest, masz wierzyć w Boga tak, jakbyś go widział, a jeśli go nie widzisz, to wiedz, że on ciebie widzi. There's a story about two old men, and they're sitting in a kosher deli, Jewish restaurant. Jest taka historia o dwóch starszych mężczyznach, którzy siedzą w koszernej restauracji. Along comes the waiter, and the waiter says to them, "You know, can I take your order?" And before they can take the order, one of the men says, "You know, we love the food here, but last time I was here, my cup was filthy." Przychodzi do nich kelner, pyta, czy może przyjąć zamówienie, ale jeden z tych mężczyzn mówi, że zanim złoży zamówienie, chciałby powiedzieć, że kiedy tutaj był ostatni raz, to jego szklanka była ubrudzona. The waiter says, "I'm so sorry." He goes back, he gets the food, he comes back, he looks at the two men, and he's sitting there with their food, and then he says to them, he says, "Okay," he's holding the cups, he looks at them and says, "Which one of you ordered the clean cup?" I on, kelner przychodzi, podaje całe jedzenie, oni jedzą i na koniec przynosi, podchodzi znowu i pyta się, to który z was zamówił ten czysty kubek? I want to talk a little bit about what is the clean cup notion of mercy, but then I want to get beyond that. Just a touch with you tonight. Więc chciałbym właśnie powiedzieć o tym, jakie jest to znaczenie właśnie tego czystego kubka. I też jakby pogłębić tę metaforę. Mercy comes from the Hebrew word rachmana. Miłosierdzie pochodzi od hebrajskiego słowa rachmana. Rachmana comes from the Hebrew word rechem, which means the womb. A z kolei to słowo pochodzi od innego słowa, które oznacza łono. The call then to mercy from God to humanity is an understanding that we are all nourished in the same way a child inside the womb is given all of their needs before they ask.
I stąd się wzięła właśnie ta idea miłosierdzia, to porównanie do łona, że kiedy człowiek jako dziecko znajduje się w łonie, dostaje wszystko to, o co, czego potrzebuje bez proszenia. Calling for, as the Pope Francis has, on this extraordinary jubilee year of mercy, for me, allows for a sense to walk through this world, remembering the fact that God is here, providing as though I am in God's womb. I nawiązując też do tego właśnie, że papież Franciszek ogłosił rokiem miłosierdzia, jest ta świadomość, że istnieje się w tym świecie, który jest właśnie pełne Bożego miłosierdzia. Jako człowiek może być niejako zanurzony właśnie w tym łonie. Pope Francis writes, mercy renders God's history with Israel a history of salvation. And he quotes Psalm 136, which says, for his mercy endures forever, again and again, calling out Jewish history is a history where his mercy is salvific. Właśnie tutaj papież Franciszek, kiedy pisał o miłosierdziu, również powołał się na Psalm 136, który odnosi się do historii Bożego objawienia i właśnie tej cnoty miłosierdzia. But I struggle with Psalm 136, and I'll tell you why. Because when my children call out to me again and again and again, it's not because their needs are being met, it's because they feel as though I haven't met their needs. I'm not listening to them yet. Chciałbym się jeszcze tutaj odnieść do takiego przykładu z własnego życia również, że kiedy moje dzieci o coś proszą i proszą i proszą, to nie dlatego, że tego nie dostały, to dlatego, że jakby nie spotkały się z odpowiedzią na swoje potrzeby. And today, I'm speaking to you with the dirt of Birkenau on my shoes, and I say that I struggle with history that is salvation, and I struggle with God who is merciful, and I struggle with the God who holds me in his womb, because sometimes, and I say this with great trepidation, the history of Israel can be a history. There's also a passion. I mówię dzisiaj do was jako osoba, która ma ten kurz z Auschwitz na swoich butach, ale która też przekonała się jakby o sile zbawienia i właśnie o tym miłosierdziu, że ciągle mogę się znaleźć w tym boskim łonie. The last sentence you said? That the history of Israel is the passion of Israel. Że także historia Izraela jest równocześnie taką namiętnością, pasją tego narodu. And I think that when we read the scripture, we see that there is a place, and not just a place, a fundamental role for arguing with God, arguing injustice. Także myślę, że kiedy czytamy to, możemy dojść do takiego wniosku, że jest miejsce na taką wymianę zdań, na kłótnię z Bogiem, taką kłótnię o sprawiedliwość. Abraham turns to God when he wants to destroy the city of Sodom and says to him, Hashofet kol haaretz, will not the judge of all the earth act justly? Don't destroy the city of Sodom, as wicked as it is, if you can find 10 people there. I nawet wtedy, kiedy przychodzi właśnie do zniszczenia Sodomy, pada to zdanie, że jeżeli się znajdzie jakąkolwiek osobę sprawiedliwą, to żeby nie zmiatać tego miasta z powierzchni ziemi. Moses argues with God, don't destroy the Jewish people. After the sin of the golden calf. Mojżesz także kłóci się z Bogiem, żeby nie karał narodu po tym, kiedy zgrzeszyli, wielbiąc złotego cielca. Rav Levi of Berdichev, a Hasidic rabbi in the 1800s, even put God on trial for not bringing the Messiah soon enough. Rabin Levi z Berdyczewa nawet
zaczął taki proces z Bogiem za to, że nie zesłał on Mesjasza wtedy, kiedy uważał, że jest już właściwy czas. But this presents this problem for us. Ale to jakby pokazuje pewien problem dla nas. What and how and why should human beings argue with a God of mercy? Dlaczego, a także jak ludzie mają czy powinni się jakby wykłócać o to Boże miłosierdzie? If God holds us in his womb, if God answers all our needs, if God knows that there are not 10 righteous men in Sodom and that it's not yet time to bring the Messiah, what's the point of arguing and wrestling with God? Więc jaki jest powód tego, żeby się wykłócać czy walczyć z Bogiem, jeżeli on ma nas, chroni w tym swoim łonie, czy nie znajduje tych sprawiedliwych pośród sędziów Sodomy? To właśnie w jaki po co walczyć? I want to present one potential answer. Chciałbym zaprezentować taką jedną potencjalną odpowiedź. This comes from my favorite books. Pochodzi z mojej ulubionej książki. Eish HaKodesh, The Holy Fire, written by a rabbi, Rev. Colonimus Coleman Shapiro. To jest Święty Ogień, napisany przez rabina Kalmona Shapiro. Shapiro lived and died in the Warsaw Ghetto. To jest rabin, który żył i też zmarł w warszawskim getcie. And after his entire family had died, he continued to write week after week a very careful commentary of the Torah. On tydzień po tygodniu, kiedy też ginęli członkowie jego rodziny, pisał takie komentarze do Tory. And he asked this question. There is the awesome tale where Abraham is called to sacrifice his beloved son Isaac. I pisał o tym, że jest ta historia, kiedy Abraham zostaje poproszony o to, aby poświęcić swojego ukochanego syna Izaaka. As soon as that's over, Abraham has to run to Hebron because his beloved wife Sarah has died. I po tym całym wydarzeniu Abraham musi uciekać do Hebronu, ponieważ jego ukochana żona Sara zmarła. Why? Dlaczego? Why are the two stories connected so closely? Dlaczego te dwie historie są ze sobą związane? Rav Kalonimus gives this answer. Rabin daje na to odpowiedź. It says in the book of Leviticus that there will be an eternal covenant of salt with God and Israel. Daje odpowiedź, że co w Księdze Kapłańskiej jest zapisane, że istnieje przymierze właśnie między Bogiem a narodem Izraela. Salt, says Rav Kalonimus, is that which we use to salt our meat to give it a taste. Without it, the meat isn't very edible. I to jest też związane z solą. Sól nadaje smaku. Kiedy nie posolimy potrawy, ona bywa, że nadaje całego smaku pożywieniu. But if you do too much salt, what happens to the meat? It becomes, you can't even put it in your mouth. Ale też jeżeli przesolimy jakąś potrawę, wtedy jest ona nie do zjedzenia. The rabbis say the covenant of salt is also the language for a covenant of suffering. I rabin mówi, że to przymierze soli jest także przymierzem cierpienia. Life requires a taste, a pinch of suffering. Życie wymaga tego posmaku odrobiny cierpienia. That stirs up our mercy. That makes us care for others. I to właśnie wpływa na miłosierdzie. To sprawia, że troszczymy się o innych. But give life too much suffering and it becomes unpalatable. I can't even exist if there's too much suffering in my life. Ale kiedy damy za dużo tej soli, za dużo tego cierpienia, wtedy życie staje się nieznośne. But what is the point between just enough suffering and too much? Ale gdzie jest ta równowaga pomiędzy tą właściwą ilością, tą odrobiną cierpienia, a tym, kiedy jest już go za wiele?
hear Rav Kalonymus says something radical, and I want to share with you. I w tym miejscu rabin mówi coś bardzo radykalnego i chciałbym się tym podzielić. Before the death of Sarah, it was as though God didn't know where the point of suffering was going to be too much for humanity. Przed śmiercią Sary Bóg nie wiedział, ile cierpienia to jest ta wystarczająca ilość dla ludzkości. Sarah watched the near sacrifice of her beloved son Isaac. Sara obserwowała poświęcenie swojego ukochanego syna Izaaka. And she then died to show that that was too much suffering in this world. A potem umarła, dając dowód na to, że to jest za dużo cierpienia w świecie. She died at that point to teach God. To teach God how much a human being could take. Zmarła i w ten sposób pokazała, że tylko tyle, pokazała Bogu, że tylko tyle potrafi znieść człowiek. And so Rav Kalonymus, who had just lost his own wife, his own children in Warsaw. I rabin Shapiro, który stracił właśnie swoją żonę, swoich synów w Warszawie. He writes at the end, "This is God's mercy." Pisze na końcu, to jest boskie miłosierdzie. That he listens to Sarah. Że posłuchał Sary. That he knows the point. As he learns from her, he learns from humanity. Że nauczył się od niej, nauczył się od ludzkości. How much suffering adds to our life, and how much is too much? I teraz wie, ile cierpienia jest wystarczające, a ile to już jest za wiele. When we suffer, it is God's way of training us to have mercy. I kiedy cierpimy, czy to jest ta droga, w której Bóg nas naucza, żeby mieć miłosierdzie? But when we wrestle, like Jacob wrestled with the angel, like Abraham argues with God, like Moses raised his fists against God and shouted no. Ale kiedy walczymy, tak jak Jakub walczył z aniołem, tak jak Abraham walczył, tak jak Mojżesz także się kłócił. Then we do something radical. We teach God to have mercy. Wtedy robimy coś radykalnego i wtedy uczymy Boga, żeby miał miłosierdzie. Thank you. Dziękuję. Ja bym chciał zacząć od takiego cytatu otwierającego. To jest cytat z Jana Pawła II z Dives in Misericordia, to była jego encyklika napisana w 1980 roku. Druga z kolei encyklika Jana Pawła II. I ona zaczyna się tak. Bogaty w miłosierdziu swoim Bóg jest tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca. Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie Jego Synu. Znaczy objawienie Boga miłosiernego to jest objawienie Boga jako Ojca. Tu widać, jak po 35 latach mamy klamrę w bulli, która ogłasza rok miłosierdzia, Misericordiae Vultus, gdzie papież Franciszek mówi o Jezusie, który jest twarzą miłosierdzia, ale miłosierdzia, którym jest Ojciec. I dlatego ten nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia, do którego zmierzamy już bardzo szybko, ma hasło miłosierni jak Ojciec. Misericordes sicut Pater. Miłosierni jak Ojciec. Więc to objawienie Boga miłosiernego w chrześcijaństwie ściśle rzecz biorąc mocno się wiąże z tym imieniem Boga, które w szczególny sposób objawia Jezus Chrystus i to imię brzmi Abba, czyli nie tyle ojciec, co wprost tato, mój ojciec, mój kochany ojciec, tato, tato. To jak bierzemy listy świętego Pawła,
To widać i w liście do Rzymian, i w liście do Galatów. Właśnie widać, jak Paweł ma to wyczucie, że Duch nas uzdalnia do tego, żeby mówić do Boga Abba. Abba. I kiedy szukamy takiego obrazu Boga, który jest Abba, to pierwsza przypowieść, jaka koniecznie przychodzi nam na myśl, to jest 15 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza. I to jest przypowieść o ojcu, który ma dwóch synów. Jednego z nich nazywamy marnotrawnym. Nie wiadomo, dlaczego nie nazywając drugiego marnotrawnym. Prawda jest taka, że ten ojciec ma dwóch synów, którzy obydwaj są ciężkimi grzesznikami. Jeden o tym wie, a drugi nie ma o tym bladego pojęcia. I to jest ten, który został w domu, więc my go nie nazywamy marnotrawnym. I pamiętamy, bo to jest przypowieść wszystkim znana, jest moment, kiedy ten marnotrawny syn, po tym jak odszedł lata wcześniej z domu, zażądając wcześniej od ojca części majątku, która się jemu należy, więc tak naprawdę powiedział ojcu: nie będę czekał, aż umrzesz, tylko dawaj mi moją kasę już teraz. Wszystko to przepuścił, wraca nagi, głodny. I pamiętamy, jak zachowuje się ojciec, ale przypomnę ten fragment. Gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Potem mówi do sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. To jest taka przypowieść, którą można czytać całe życie i ona ciągle do człowieka przemówi czymś innym. Ostatnio przemówiła do mnie tym słowem odnalazł się, bo tam jeśli wziąć tekst grecki, tam jest słowo heurete, to znaczy został odnaleziony. To jest bierna strona. Został odnaleziony i jak to znalazłem, to byłem zaszokowany, bo przecież on sam wrócił, ktoś powie, do tego domu, tak? Czyli się znalazł. Natomiast on został odnaleziony przez ojca. I teraz dlaczego jest użyta ta strona bierna? Dlatego, że wtedy, kiedy on wraca do domu, to on nie chce nawiązać relacji rodzinnej ze swoim tatą, bo on już nie wierzy, że to jest w ogóle możliwe. Więc on przychodzi z takim ułożonym tekstem: ojcze, nie jestem godzien nazywać się dłużej twoim synem, uczyń mnie jednym z najemników. To znaczy on się chce z ojcem ułożyć na zupełnie nowych relacjach, będzie dla niego pracował, dostanie za to jakieś wynagrodzenie, no i dzięki temu się odbije od ziemi. Ale on już nie chce relacji syna z ojcem, bo po prostu nie wierzy, że ona jest jeszcze możliwa. I godność syna odnajduje w nim miłość ojca. To, jak się ojciec zachowuje w stosunku do niego, jemu przywraca, przy całym wstydzie, który przeżywa, bo nie można sobie tego inaczej wyobrazić, jemu przywraca widzenie siebie jako syna. Bo ojciec mu nawet nie pozwolił dopowiedzieć tego zdania: uczyń mnie jednym z twoich najemników. Tego zdania ojciec mu nie pozwala powiedzieć, bo ojciec się nie zgadza na taką relację. Dlatego, że ojciec nie potrafi widzieć w nim kogo innego, tylko widzi swojego syna. I wykonuje rzecz, która jest szokująca, to znaczy przywraca mu pierwszą szatę, pierścień na palcu, który jest znakiem dziedzica, więc oczywiście buty, żeby przestał być niewolnikiem, tylko żeby był człowiekiem wolnym. Więc jakby wprowadza go z powrotem do domu, bez żadnych wyrzutów, bez żadnej pamięci o tym, co mógł te kilka, może kilkanaście lat temu wcześniej powiedział i jak się zachował. No, to jest działanie, które przekracza wszelką miarę sprawiedliwości. Tak? Znaczy, jakim prawem ma być dziedzicem człowiek, który całe swoje dziedzictwo zdążył już przehulać w życiu? Znaczy, jaki jest jeszcze dla niego pieniądz w tym domu?
To, co było jego, on już stracił. Więc ojciec zachowuje się kompletnie ponad kanonami sprawiedliwości. Teraz pytanie jest dlaczego? I odpowiedź jest w polskim przekładzie, bo wzruszył się głęboko. To, że się wzruszył głęboko, każe mu biec. Ale jak państwo weźmiecie przekład Hieronima, a Hieronim potrafił tłumaczyć Biblię, to Hieronim mówi, że ojciec biegnie misericordia motus, to znaczy uruchomiony miłosierdziem. Uruchomiony miłosierdziem. Natomiast nawet to tłumaczenie Hieronima, które pokazuje, to nie jest emocja, to nie jest tak, wzruszył się, no, biedny przyszedł, goły, nagi, głodny. Nie, to nie jest emocja, to jest miłosierdzie, ale nawet w tym tłumaczeniu Hieronima ono nie jest dosłowne, bo dosłownie to trzeba było powiedzieć, że poruszony od wnętrza. Bo tam jest takie greckie słowo, którego się nie da przetłumaczyć, więc nie ma co kopać Hieronima. Tego się nie da przetłumaczyć. To jest, że ojciec miał poruszone wnętrzności, od samego środka, od samego wnętrza, można powiedzieć, jak ktoś chce, od serca poruszony tak, że musiał wybiec i musiał się tak zachować. To znaczy, ta postawa ojca wynika z tego, kim on jest w swoim wnętrzu. I to jest niesłychanie ważne, bo to jest to, co Kościół przeżywa przez ostatnich na pewno 50 lat, może dłużej. Myślę, że jeśli weźmiemy siostrę Faustynę, brata Alberta, to przynajmniej mamy 150 lat. To znaczy, że naturą Boga, że istotą Boga, że wnętrzem Boga jest miłość, która jest miłosierna i przekracza granice sprawiedliwości. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą koniecznie trzeba powiedzieć, jest ta, że właśnie twarzą takiego Ojca jest Jezus Chrystus. I bo to samo słowo, to poruszenie od wnętrzności, ono się pojawia w Ewangelii wtedy, kiedy ona mówi o Jezusie, kiedy na przykład Jezus uzdrawia trędowatego, czyli dotyka go, oczywiście wzbudzając zdumienie u wszystkich, że można dotknąć trędowatego, ale on dotyka trędowatego, ponieważ od wnętrza jest poruszony. To samo jest, kiedy wskrzesza Jezus młodzieńca z Nain, dotyka mar. Dlaczego? Bo jest wewnętrznie poruszony i musi dotknąć tych mar, bo takie jest jego wnętrze. Czyli właściwie on swoim zachowaniem pokazuje, co jest we wnętrzu Boga, co jest we wnętrzu Ojca, kim Ojciec jest w samym swoim wnętrzu, w swoim sercu. Więc Jezus działa jakby w tym samym duchu, z tym samym motywem. Dlatego jest obliczem miłosiernego Boga, jest twarzą Boga, bo widać w jego zachowaniu to, co w przypowieści przypisuje Ojcu, tak? Temu Abba. To samo słowo jeszcze pada raz w Ewangelii świętego Łukasza, to jest 10 rozdział i to jest przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Dlaczego miłosierny Samarytanin zatrzymał się przy pobitym człowieku? Bo był poruszony od wnętrza. To samo słowo, które opisuje motywy Boga, jest teraz w Samarytaninie. I nie wiem, państwo, myślę, może wiecie, może nie wiecie, ale starożytny Kościół czytał tę przypowieść w ten sposób, że miłosiernym Samarytaninem jest Jezus. Że cała ludzkość jest tym pobitym człowiekiem. Cała ludzkość jest tym pobitym, poranionym człowiekiem, który leży przy drodze i jedyny, który się zatrzyma przy nim, jest Jezus. Więc to alegoryczne, duchowe tłumaczenie tej przypowieści, bardzo ważne, prowadzi nas do takiego ostatniego już punktu póki co, mianowicie szczytowym momentem miłosierdzia jest śmierć Jezusa na krzyżu. Tak uczymy o tym w chrześcijaństwie. W pierwszej chwili ktoś może być zgorszony, powiedzieć jak, to jest coś, co się kłóci z obrazem Boga miłosiernego, bo nieraz tłumaczenie było takie, że Bóg został tak obrażony ludzkim grzechem, tak został obrażony, że jakby ten gniew mu mija dopiero wtedy, kiedy widzi ofiarę własnego syna, który jest absolutnie niewinny, jedyny sprawiedliwy. To nie jest tak. To nie jest tak, że
że Bóg nas chce karać śmiercią za nasze grzechy. To jest tak, że śmierć jest konsekwencją grzechu. I to jest to, co Bóg już mówił w Księdze Rodzaju, że jeśli spożyjecie z tego drzewa, umrzecie. Śmierć jest konsekwencją grzechu. I w Jezusie Chrystusie i przez Jezusa Chrystusa Bóg bierze te konsekwencje w siebie. Czyli tę śmierć, która nam się należy jako konsekwencja naszych grzechów, Bóg bierze w siebie, w Jezusie Chrystusie, umierając na krzyżu. Dlatego, że i wtedy mówimy o tym, co papież Jan Paweł II nazwał przepięknie pojednaniem źródłowym. Znaczy, jest jakieś zło, które jest podstawowe. Ja o tym mówię dzisiaj rzeczywiście, dlatego też rabin o tym mówił. Spędziliśmy dzień chodząc po obozie koncentracyjnym w Auschwitz, potem w Birkenau, jeszcze oglądając obrazy profesora Kołodzieja w Harmężach. Dla rabina, który pierwszy raz w życiu tam był, to jest doświadczenie niewyobrażalne. Więc proszę się też nie dziwić niektórym emocjom, które są w jego wypowiedzi, nie? Ale dla mnie te same emocje zawsze wracają, kiedy tam jestem, tak? Pytanie, co jest podstawowym źródłem zła w świecie? Czy kto jest jakaś odpowiedzialność za to miejsce? I kto ją ma? A kto jej nie ma? I wtedy dotykamy tego, co jest źródłem zła, a źródłem zła jest grzech. To znaczy ludzka decyzja. Jezus dotyka zła u jego korzenia. To znaczy, bo najgorszym dramatem w życiu człowieka i źródłem każdego zła w świecie tak naprawdę jest ludzki grzech. Jest taka Ewangelia, która mnie o tym najmocniej przekonuje. To jest moment, kiedy do Jezusa w Kafarnaum przynoszą sparaliżowanego człowieka. I robią wszystko, żeby go dostarczyć, bo jest wielki tłum koło Jezusa. I w końcu spuszczają to łoże, na którym ten człowiek leży, Jezusowi pod nogi, nie korzystając z tego, że można było dach rozsunąć i zsunąć to ciało tego chorego człowieka, sparaliżowanego. I co Jezus mówi najpierw? Mówi, odpuszczają ci się grzechy. I to był moment zdumienia, bo nie po to przyszli. Nie przyszli po to, żeby Jezus mu odpuścił grzechy, tylko żeby go postawił na nogi. I wiedzieli, że on ma zdolność postawić go na nogi, bo już sparaliżowanych stawiał na nogi. Więc dlaczego Jezus mówi, odpuszczają ci się grzechy, a nie stawia go na nogi? Dlatego, że wie, że ostatecznie problemem tego człowieka jest jego grzech, a nie to, że nie może chodzić. I to jest diagnoza w stosunku do całej ludzkości, bo można o cierpieniu w świecie mówić rozmaicie, ale gdzieś korzeniem tego wszystkiego ostatecznie jest ludzki grzech, a konsekwencją grzechu jest śmierć. I Bóg w Jezusie Chrystusie i przez Niego te konsekwencje bierze w siebie. Tak jak ojciec przy powieści wziął konsekwencje bankructwa swojego młodszego syna na siebie. I nie mówi mu, dla ciebie już tu nic nie ma. Mówi, nie, masz pierścień, będziesz dalej dziedzicem. Bo ojciec ponosi konsekwencje i to jest radykalny obraz miłosierdzia. Dziękujemy wszystkim trzem naszym dzisiejszym nauczycielom. Przechodzę do następnego pytania. Chcę na moment z tej bardzo głębokiej, dramatycznej perspektywy zejść trochę lżej na temat, którego w tych dniach w Krakowie nie da się uniknąć, zwłaszcza jeżeli ktoś ma dzieci, na świętego Mikołaja. Ale tak jak go przedstawił właśnie w skandalu miłosierdzia biskup Grzegorz. I najpierw mówi, że święty Mikołaj został zdeformowany w naszej kulturze. Święty Mikołaj, jedna z najpiękniejszych postaci ludzkiego miłosierdzia w chrześcijaństwie, stał się kimś, kto przynosi prezent grzecznym albo rózgę niegrzecznym. To głębokie zafałszowanie tej postaci. Mikołaj, jeszcze zanim został biskupem, wręczył trzem prostytutkom po bryłce złota. I to wcale nie dlatego, że były grzecznymi dziewczynkami. Nie czekał, aż się nawrócą i wejdą na dobrą drogę. Święty wiedział, że tylko pomagając tym dziewczynom, takimi jakimi są,
da im szansę na to, aby się zmieniły. Złoto wzięły jako posag i dzięki temu mogły poszukać sobie mężów. Miłosierdzie, święty Mikołaj nie był wcale sprawiedliwy, bo po sprawiedliwości tym kobietom nic się nie należało. Był miłosierny. Różnica polega na tym, że przez sprawiedliwość człowiek się nie zmieni. Sprawiedliwość jest dla satysfakcji tego, który ją wymierza. Miłosierdzie jest po to, by dać człowiekowi szansę przemiany. Sprawiedliwość jest rozrachunkiem z przeszłością. Miłosierdzie jest nadzieją na przyszłość. W swoim właściwym i pełnym kształcie, pisał Jan Paweł II, znowu w Dives in Misericordia, miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. Nikt nie jest stracony, bo Bóg nie rozdaje cukierków grzecznym dzieciom, ale podnosi w górę tych, którzy dotknęli dna. To jest jakby dalszy ciąg tego, czym ksiądz biskup nas już się z nami podzielił. Proszę dwóch pozostałych naszych mówców, żeby powiedzieli, jak to u nich jest w ich oczach. Czy Bóg miłosierny wzywa także człowieka do postawy miłosierdzia i na jakiej drodze? Pan Bóg w islamie, pokazując, jak należy żyć, dał nam właśnie księgę, dał nam proroka, posłańca swego, którego zadaniem było przekazanie ludziom jego słowa, wytłumaczenie, co należy robić w życiu, żeby być dobrym człowiekiem. Dał nam te obowiązki, które tak naprawdę są dla nas zbawienne. To właśnie ze swego miłosierdzia, żebyśmy my nie byli zagubieni, zatraceni w tym życiu, bo nie zawsze człowiek rozumie, co jest dla niego dobre, a co jest złe. I te wskazówki, które czytamy właśnie, między innymi w Koranie, ale we wszystkich księgach, bo my w islamie wierzymy w to, że u Pana Boga jest Księga Matka, którą w częściach rozsyłał do wszystkich posłańców. I dzięki tym właśnie księgom objawionym ludzie mogli dowiedzieć się od Pana Boga o Jego miłosierdziu, o Jego istnieniu, o tym, jak powinniśmy właśnie żyć, by być dobrymi ludźmi. Dał nas też właśnie, pokazywał właśnie w tym Piśmie Świętym, między innymi w Koranie, że miłosierdzie powinno nam towarzyszyć na co dzień. Pokazał właśnie na podstawie tych narzędzi, jakim jest jałmużna na przykład, żebyśmy my potrafili się umiejętnie dzielić z innymi. Jeżeli Pan Bóg obdarzył nas, bo Pan Bóg obdarza ze swego miłosierdzia swoimi darami. Jednym darem może być materialne bogactwo, innym darem może być wiedza, innym darem może być miłość do innego człowieka, i którą może przelewać na innych. Tylko prosił nas o to, żebyśmy my umiejętnie potrafili wykorzystywać te swoje dary i z nimi się przede wszystkim dzielić, żeby w ten sposób tworzyć wspólnotę ludności. Tak jak powiedział, nie stworzyłem dżinów i ludzi tylko po to, żeby mnie czcili. Czyli naszym zadaniem jest właśnie podporządkowanie się woli Boga i słuchanie Jego słów i próbę cząstkowej przynajmniej możliwości praktykowania Jego miłosierdzia. Czyli właśnie równość, umiejętność dzielenia się, miłość do bliźniego, bo każdemu należy się właśnie i szacunek, i wolna wola, którą powinien korzystać swobodnie na tej ziemi. Dziękuję. So, we're not the first people to ask this question. Actually, Rabbi Menachem Mendel of Kotsk
once asked his students this question about 200 years ago. Menachem Mendel z Kocka kiedyś zadał takie pytanie, to było 200 lat temu, zadał je swoim studentom. He did it a little different way. He went to them and he said, he gathered them together and he said, what does it mean, v'yavterecha kamocha, to love your neighbor as yourself? What does that really, really mean? Zebrał ich i zapytał, co tak naprawdę znaczy kochać bliźniego jak samego siebie. And the students gave answers. Rabbi Menachem wasn't happy with any of them. Uczniowie dawali, odpowiadali, ale rabin nie był zadowolony z żadnej odpowiedzi. And he says to them, he says, no, I've learned what it means to love your neighbor as yourself when I went to the local inn in Kotk. I on powiedział, nie, ja tak naprawdę nauczyłem się, co to znaczy kochać swojego bliźniego, sąsiada, jak samego siebie, kiedy poszedłem Kock. W Kocku, by the way he went. To the inn, the tavern. Kiedy poszedł do karczmy w Kocku. There were two men, they were sitting, they were drinking. Tam było dwóch mężczyzn, którzy siedzieli, pili. One of them turns to his friend. Jeden z nich skierował się ku swojemu przyjacielowi. And he says, Ivan, do you love me? I zapytał, czy ty mnie kochasz? And Ivan says, of course, we've been friends since we were born, of course I love you. I zapytany odpowiedział, oczywiście, że cię kocham, pochodzimy z tego samego miasta, jesteśmy przyjaciółmi. And he says, no, do you really, really love me? Ale on zapytał, nie, czy tak naprawdę, naprawdę mnie kochasz? The man begins to, looks at Ivan and begins to cry and says, Ivan, if you really loved me, if you really loved me. I on powiedział, że zastanowił się i powiedział, Ivan, jeżeli naprawdę mnie kochasz, you would know what hurts me. To gdybyś naprawdę mnie kochał, to byś wiedział, co mnie boli. And so the Rabbi Menachem Mendel says, to love your neighbor as yourself, one has to know what pains one's neighbor. I Menachem Mendel mówi, że kochać kogoś naprawdę, to znaczy rozumieć, co ich boli. Not an easy task. To nie jest łatwe zadanie. I think, in order to understand truly what it is to mercifully love, to understand what it is to feel the pain of one's neighbor, one has to be able to catch the moment in their eyes, catch a moment with a look, and wait for their soul to be revealed. I myślę, że to właśnie nie jest łatwe zadanie, żeby zobaczyć, kiedy tak naprawdę ktoś cierpi, kiedy kogoś coś boli, ale to jest ten moment, że trzeba popatrzeć, złapać spojrzenie, popatrzeć głęboko w oczy i poczekać, aż to w zasadzie sama dusza przemówi. It's not easy, but I've learned even in the darkest moments, being able to look and catch the eyes of another is a great and holy moment. I to nie jest łatwe, ale nawet w takich najciemniejszych, najczarniejszych momentach ważne jest, żeby złapać to spojrzenie, spojrzeć w oczy i właśnie złapać ten moment. I learned this from a story that the granddaughter of a woman who survived the Holocaust told me. Jest taka historia, którą opowiedziała mi wnuczka kobiety, która przeżyła Holokaust. She was able to live in Berlin. Her eyes were blue, her hair was blonde. She could blend in, but there was one problem. Kobieta... She had to hide, burn her papers. No one should know who her real identity was. Kobieta ta przeżyła, udało jej się przeżyć w Berlinie, miała blond włosy, niebieskie oczy, ale jedynym mogła się wtopić, ale jedynym warunkiem przetrwania było to, że musiała pozbyć się absolutnie wszystkich swoich dokumentów, które mówiły, kim jest. One time she was traveling on the train and she sat down and next to her sat a man
with the insignia of the SS upon his lapel. I kiedyś ta kobieta podróżowała pociągiem i kiedy usiadła obok niej, dosiadł się człowiek, który miał w klapie przypięty symbol SS. Just then, at that moment, into both sides of a train came the soldiers, came the Gestapo. I też wtedy do pociągu jakby weszło Gestapo. She was caught, she was trapped, and she had, her granddaughter said, a small knife, a dagger that she kept. Just for this occasion, she would kill herself rather than be taken by them. Ona wtedy poczuła się uwięziona, że nie ma już wyjścia, została złapana, ale wtedy i też jej wnuczka opowiadała, że ona nosiła przy sobie taki mały nożyk, żeby w razie chwili takiego zagrożenia mogła sama sobie odebrać życie, ponieważ wolała to niż zostać złapana. Knife is in her hands, the soldiers are coming on both sides. Więc ma ten nóż w ręce, żołnierze idą z obu stron. Just then, the man sitting next to her with the SS lapel looks at her, points at her and says, you disgusting woman! I wtedy w tym momencie ten człowiek, który miał, siedział obok niej, wskazuje na nią i mówi do niej, ty obrzydliwa kobieto. At that moment, she decided, before she killed herself, she was going to kill this fellow too. She had the dagger and he was calling out and having her arrested. I w tym momencie ona postanowiła, że zanim jeszcze zabije siebie, to zabije także jego. But then she caught his eye and they looked at each other for just a brief second. Ale w tym momencie, kiedy pomyślała, właśnie złapali to swoje spojrzenia nawzajem i przez ułamek sekundy popatrzyli sobie w oczy. The soldiers paused. She paused. The soldiers came closer. They come to this man shouting, you disgusting woman. And soldiers say, what is it? I wtedy żołnierze przychodzą, mówią, wskazują na kobietę, wyzywają, a ten człowiek mówi, o co chodzi? The man points at her and says, ah, my wife, she forgot her papers yet again. I wtedy ten człowiek siedzący naprzeciwko kobiety mówi, to znowu ta moja żona, ona znowu zapomniała swoich dokumentów. Her granddaughter would say, if it wasn't for that look, if it wasn't for that moment where two human beings in the midst of a nightmare looked one at each other, she and her entire line would not be alive. I wnuczka opowiadała, że gdyby nie to jedno spojrzenie, ten jeden moment, kiedy dwie osoby w tym całym koszmarze popatrzyły sobie głęboko w oczy, gdyby nie to krótkie spojrzenie, wtedy całe życie zostałoby przekreślone. To look at one another, to see the pain of one another, and then to be able to love, because we can see what hurts one another. Właśnie to jest to, żeby popatrzeć sobie w oczy, wtedy możemy dojrzeć, co boli drugą osobę. Kolejna, księdze biskupie. Nie było do mnie pytania, nie wiem, czy mogę. Ja myślę, że po pierwsze człowiek bardzo potrzebuje miłosierdzia. To jest pierwsze, co potrzebuję powiedzieć. Każdy z nas potrzebuje miłosierdzia i to wprost od Boga. To doświadczenie jest kluczowe. I jeśli je mam, to mocą tego doświadczenia mogę być miłosierny w stosunku do innych. Jeśli rzeczywiście mam doświadczenie tego, jak Bóg mnie kocha mimo. I to jest coś ważniejszego niż tylko prosto przeżywana religia. Tu ta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie jest znowu kluczowa. To jest 10 rozdział Łukasza,
Ja chcę już teraz mówić bardzo krótko, więc tam jest kapłan i lewita, którzy idą ze świątyni, czyli odprawiali kult religijny i mijają człowieka, nad którym się powinni pochylić, ponieważ jest z ich narodu, ponieważ jest wyznawcą z całą pewnością ich wiary i nie robią tego. Znaczy najwyraźniej ta przeżywana przez nich religijność nie poprowadziła ich do świadczenia miłosierdzia. Natomiast tą samą drogą przechodzi Samarytanin, który, gdy chodzi o narodowość, jest najdalszy od tego pobitego. I on się nad nim pochyla i on mu świadczy miłosierdzie. I to jest Jezusowa odpowiedź na pytanie o to, kto jest moim bliźnim. I to jest Jezusowa odpowiedź na to pytanie, co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne. Więc widać, że my potrzebujemy miłosierdzia w obu wymiarach. To znaczy potrzebujemy go doznać, ale też potrzebujemy go świadczyć. I wtedy, kiedy je świadczymy, okazujemy się naprawdę bliźniemi w stosunku do innych. I dokąd tego nie ma, Jezus mówi, nie jesteście bliźniemi, nawet jeśli was łączy wspólna narodowość i wspólna religia. Nie? To jest bardzo mocna przypowieść, ten 10 rozdział Łukasza, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi, bo mi ułatwia przejście do tekstu, który miałem jako łącznik przed ostatnim pytaniem do naszych panelistów. W swojej buli papież Franciszek przypomina kazanie Pawła VI, błogosławionego na zakończenie soboru przed 50 laty. Chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, iż religią naszego soboru była przede wszystkim miłość. Biblijna historia o Samarytaninie stała się paradygmatem duchowości soboru. Strumień miłości i uwielbienia wylał się z soboru na współczesny świat ludzki. Odrzucono naturalnie błędy, owszem, ponieważ to wymaga miłości nie mniej niż prawdy. Ale dla osób pozostało tylko wezwanie, szacunek i miłość. Zamiast deprymujących diagnoz, zachęcające lekarstwa. Zamiast złowrogich przewidywań w stronę świata współczesnego, wysłaliśmy z soboru przesłanie pełne zaufania. Jego świata wartości nie tylko zostały uszanowane, ale i uhonorowane. Jego wysiłki wsparte, jego zamierzenia oczyszczone i pobłogosławione. I jeszcze inną rzecz powinniśmy zauważyć. Całe to bogactwo doktrynalne jest zwrócone w jednym kierunku. Służyć człowiekowi. Człowiekowi, możemy tak to powiedzieć, w każdym jego położeniu, w każdej jego chorobie i w każdej jego potrzebie. Po 50 latach są tacy, którzy stawiają sobie pytanie, i po co to wszystko? Co po 50 latach z tego otwarcia Kościoła ku światu zostało podjęte? Dlaczego w dalszym ciągu tyle nienawiści, tyle przemocy w imię religii? Czy my tutaj zgromadzeni widzimy możliwość pozytywnej odpowiedzi w oparciu o to, nad czym się zastanawiamy, o orędzie Boga Miłosiernego i o pokłady miłosierdzia, które są właśnie w sercu człowieka, które są uruchamiane przez spojrzenie na drugiego człowieka? Zacytuję w tym momencie jeszcze raz Pana Boga. Powiedział Najwyższy, że niemi, głusi i ślepi, oni nie powrócą. Oni nie wejrzą w swoje dusze. I dzisiejszym problemem jest to, że coraz bardziej jesteśmy, a bardziej ci, którzy wzbudzają w sobie wrogość do bliźniego swojego, do stworzenia boskiego, bo człowiek jest też stworzeniem boskim. Rodzi w nich nienawiść, wrogość. A Pan Bóg mówi w innym miejscu w Koranie, że po to stworzyłem was plemionami i narodami,
żebyście się nawzajem poznawali. Nie unicestwiali, tylko się poznawali. Po to właśnie stworzył narody, ludzi w różnych zakątkach świata, żebyśmy się mogli poznawać, a nie unicestwiać, zabijać, etc. I dzisiaj właśnie wśród tych, którzy właśnie w imię religii chcą nieść zło, myślę, że to jest wynik tego, że oni po prostu samych siebie nie widzą. Nie widzą w sobie, nie potrafią, bo to jest też swego rodzaju nauka, która mogłaby im pomóc właśnie. Powinni dotrzeć do samego siebie i zrozumieć, kim jest tak naprawdę i jaki jest cel w jego życiu. Bo jeżeli ktoś mówi, że w imię religii zabija, to tak naprawdę on zabił już dawno samego siebie. Bo on już w tym momencie nie widzi siebie i nie słucha Boga. Bo Pan Bóg nakazał być miłosiernym i litościwym, tak jak sam mówi o sobie w imię Boga miłosiernego, litościwego. I nakazuje nam powtarzać to za każdym razem, jak recytujemy Koran, czy stajemy do modlitwy. I on w tym momencie nie jest władny sięgnąć wzrokiem w swoją duszę, bo on w tym momencie jest spośród tych, którzy nie są w stanie już, są po prostu jak ci niemi, ślepi i głusi, do nich po prostu już nie dociera. Ale może zdarzy się taki właśnie przypadek, kiedy siła Boga przemówi do tego człowieka, tak naprawdę zmieni się o 180 stopni, ponieważ zajrzy wtedy do swojej duszy. Ale człowiek właśnie czasami potrzebuje takiego impulsu do tego, żeby zajrzeć do siebie, musi poczuć miłość innych. Musi poznać innych i powinien przede wszystkim zdobywać wiedzę. Pierwsze słowa, jakie zostały objawione w Koranie, było czytaj. Było czytaj. W imię Boga miłosiernego, litościwego, czytaj w imię Twojego Pana, który Cię stworzył, stworzył grudki krwi zakrzepłej. Dzisiaj to się mówi na to embrion. To są pierwsze 5 wersetów, które były objawione, właśnie mówią o tym, żeby uczyć się i czytać. Uczyć się tego, czego Pan Bóg naucza. Bo tylko tym zdobywaniem wiedzy możemy pokonać bariery, które wzbudzają nienawiść. Bo jeżeli kogoś nie znamy, to taka jak gdyby troszeczkę natura człowieka, że jest troszeczkę wrogo nastawiony. Natomiast jeżeli już kogoś poznamy, to się zupełnie zmienia. Dlatego też Pan Bóg nakazuje nam, jak we wcześniejszym cytowanym wersecie, żebyśmy się nawzajem poznawali i nauczyli się siebie nawzajem, wówczas powinniśmy żyć w zgodzie i w pokoju. I tego właśnie brakuje tym, którzy chcą niby w imię religii, aczkolwiek mi osobiście jest przykro, że pod sztandarem religii chcą zrobić krzywdę innej osobie. Na to islam nie pozwala. Wręcz przeciwnie. Nakazuje nam być miłosiernym w stosunku do innych i być w zgodzie z pozostałymi. Dziękuję bardzo. I'm sorry, another story, if that's okay. Jeszcze jedna historia, jeżeli to jest w porządku dla państwa. True story. Prawdziwa historia. A friend of mine was a rabbi in New Orleans during Hurricane Katrina. Do you remember this? Mój przyjaciel był rabinem w czasie trwania huraganu Katrina w Nowym Orleanie, jeżeli państwo pamiętają to wydarzenie. His synagogue at the end of the French Quarter, the basement was flooded, it was ruined. Piwnica jego synagogi została kompletnie zalana, zrujnowana. Afterwards, he called together the entire community.
Po czym on wezwał całą wspólnotę, całą społeczność. And he said to them, friends, I have some very, very bad news. I powiedział, że ma dla nich bardzo, bardzo złe wiadomości. Then I have some good news, and then I have some bad news. I że ma też dobre wiadomości i znowu złe wiadomości. What's the good news? No, sorry, what's the bad news? Jakie są te pierwsze złe nowiny? I don't need to tell you the hurricane destroyed our basement. It's going to cost millions of dollars to have it repaired. Huragan zniszczył nasze piwnice. To będzie kosztować miliony dolarów, żeby móc naprawić. Everyone's face fell, everyone sighed. What's the good news, they all said? Więc wszyscy bardzo się tym zmartwili, ale zapytali to, co w takim razie jest tą dobrą wiadomością. The good news, said my friend, was that we have the money to pay to fix the entire basement. We have every cent to fix the basement. Powiedział, że dobra wiadomość jest taka, że są pieniądze na to, żeby naprawić, odrestaurować piwnicę. Everyone cheers, and then they say, well, what's the bad news? Wszyscy się ucieszyli, no ale zapytali to, jaka jest kolejna zła wiadomość. My friend says, the bad news. I mój przyjaciel odpowiedział, że zła wiadomość. The bad news is that the money to fix the synagogue is in your pocket right now. Powiedział, że pieniądze na odnowę synagogi są w waszych kieszeniach. I look at the relationship between the world and faith, and I see some very bad news. I see good news, and then I see some bad news as well. Myślę, taka jest relacja w świecie, że najpierw się widzi jakieś złe wiadomości, potem dobre i potem znowu złe. I don't even need to say the bad news, do I? Nawet nie muszę mówić o, nie muszę dawać przykładów złych wiadomości, prawda? In the name of God, people are killing, are slaughtering, are murdering, are terrorizing. W imię Boga ludzie mordują, zabijają, terroryzują innych. In London, my children's school, they are playing Sleeping Lions. W szkole w Londynie, gdzie uczą się moje dzieci, oni... What does it mean, Sleeping Lion? I'll tell you in a second. Aha, okay, jest gra, która się nazywa Śpiące Lwy. I asked my six-year-old, what's Sleeping Lions? And she says, the teacher says, quick children, sleeping lions, and they all run under their desk, they put their hands over their head, and security closes down the school. They're practicing and practicing for this great moment, this horrible fear that's coming. I zapytałam moją córkę, co to znaczy ta gra Śpiące Lwy. I ona odpowiedziała, że to jest moment, kiedy nauczycielka mówi, dzieci szybko, śpiące lwy, chowamy się pod swoje ławki, zakrywamy głowę i to są właśnie ćwiczenia odnoszące się do bezpieczeństwa, kiedy też ochrona zamyka budynek i na wypadek zagrożenia w ten właśnie sposób ćwiczą i tak wygląda ich rzeczywistość. A world of sleeping lions is bad news. I świat śpiących lwów to jest zła wiadomość. The good news. The good news. We sit together. Dobra wiadomość jest taka, że siedzimy tutaj razem. We share beautiful text about mercy and it resonates across all of our faiths. Dzielimy się pięknym tekstem o miłosierdziu, który odbija się echem we wszystkich naszych religiach. The bad news is that it's just a book, it's just our text. The real change lies in your pocket right now. Zła wiadomość jest taka, że to jest tylko zawarte w naszych księgach, a wszystko zależy od tego, co jest w waszych kieszeniach. About 10 years ago. Sorry, another story. I jeszcze jedna historia. Około 10 lat temu. About 10 years ago, a man wearing a kippah, a head covering, a Jewish man walks into Hebron with a gun and slaughters Muslims in prayer in one of the most holy sites in both Jewish and Muslim religion. 10 lat temu zdarzyła się taka rzecz, że Żyd, który miał ubraną kipę w Hebronie, zamordował modlących się muzułmanów. And Jews also. Mm-hmm.
According to sources, the witnesses who were there, that man, Baruch Goldstein, as he was shooting people down, was saying words of prayer. Źródła podają, że ten człowiek, Baruch Goldstein, kiedy dokonywał tej masakry, wypowiadał słowa modlitwy. That day I ran to my rabbi and I said to my rabbi, how can this be? How is it possible? W ten dzień, kiedy to się stało, ja pobiegłem do mojego rabina i zapytałem, jak to w ogóle możliwe, jak mogło do tego dojść. And he said to me, Nathan, you must understand. A on powiedział, Nathan, musisz zrozumieć, that religion, that faith can't solve these problems. Think of religion the same way you think of water. Że religia, wiara nie może rozwiązać problemów, że należy myśleć o wierze as about water, jak o wodzie. If one plants fields of thorns and thistles and pours water over it, what will happen? Kiedy sadzimy roślinę i będziemy podlewać, to co się dzieje? Bigger thorns, larger thistles. To jest jakby większy wzrost. But if one plants a field of flowers and pours water over that, what will happen? Sorry? If one plants a field with seeds of flowers, cultivates it carefully. A, wcześniej, przepraszam, było o cierniach, tak, więc te ciernie będą się rozrastać, więc teraz jest mowa, o, że jeżeli jedno z tych ziaren będzie kwiatem i będzie podlewane, beautiful flowers, a beautiful field. Wtedy będzie piękne, czy w ogóle na tym polu będą ziarna nasiona kwiatów, to wtedy po podlewaniu będą piękne, piękne kwiaty. So too with our faith. My rabbi said, faith will only strengthen who you are, what you plant. Be careful, Nathan. What seeds you plant, religion will strengthen that and no more. I właśnie to się tyczy też wiary, że kiedy będzie się ją podlewać, wykiełkuje z tego to, jakimi osobami jesteśmy. Więc trzeba podchodzić do tego z ostrożnością. And so too with mercy. God's mercy often lies in our pocket, requiring our hand to reach in. Więc Boże miłosierdzie jest właśnie w naszych kieszeniach i czeka na to, żebyśmy sięgnęli do tych kieszeni i je wyciągnęli. And hold it out to the other. I dali je innym. Ja chcę powiedzieć, że pytanie, czy warto było mówić o dialogu 50 lat temu, jest pytaniem człowieka niewierzącego, przynajmniej po chrześcijańsku. To nie chodzi o księdza Łukasza oczywiście, bo on tu pełni rolę jakiegoś adwokata diaboli. Dla chrześcijan nie ma innej, mówiąc brzydko, opcji. To znaczy, to jest nauczanie Kościoła stałe. Przez ostatnie lata tak uczył święty papież Jan XXIII, tak uczył błogosławiony papież Paweł VI, tak uczył święty papież Jan Paweł II, tak uczył żyjący jeszcze papież Benedykt XVI, co do którego świętości Kościół się nie może tylko dlatego wypowiedzieć, że jeszcze żyje. I tak uczy obecny papież Franciszek. To znaczy, nas obowiązuje też coś, co my nazywamy prostym posłuszeństwem wiary. Dialog, rozmowa między ludźmi nie jest wydarzeniem, które się nadaje do telewizji, nie jest wydarzeniem, które się nadaje na plakat. Jest raczej takim wydarzeniem w ramach codzienności prostej, zwykłej. No co jest, czy ktoś dzisiaj mówi o tym, że 300 lat w Kruszynianach żyją muzułmanie obok chrześcijan, a wcześniej także żyli obok Żydów i potrafili te trzy wieki ze sobą żyć? Czy to jest temat? Nie, to znaczy wystarczy jeden dzień w Paryżu i on przeważa te 300 lat. To znaczy my gdzieś musimy zachować jakąś miarę. Ja wiem tak, że jak zdarza mi się jeszcze rzadko, ale jednak prowadzić grupy po Ziemi Świętej, to w Nazarecie jest takie miejsce,
gdzie pokazywany jest tak zwany grób sprawiedliwego. Jest pod opieką sióstr, które się nazywają damy z Nazaretu. I charyzmatem jest skupienie na ukrytym życiu Jezusa. Mówią 30 lat ukrytego życia, 3 lata życia publicznego i 3 godziny umierania. Ale czy dlatego, że w 3 godziny umierania Jezus zbawił świat, to te 30 lat jest nieważne? To znaczy my tracimy wyczucie tego, co jest codzienne, co jest zwyczajne, co właśnie się nie pcha na afisz. I jestem przekonany do takich prostych, małych rzeczy, choćby jak to spotkanie dzisiejsze. Jestem bardzo przekonany do tego, że na przykład Kościół katolicki w Polsce, jako jeden z niewielu kościołów na świecie, ma co roku Dzień Islamu w Kościele katolickim. To jest w styczniu, po tygodniu ekumenicznym zawsze. Niektórzy mówili przez lata, i co z tego, a muzułmanie nie mają takiego dnia. No właśnie, że już mają. Po tych latach, kiedy to było najpierw tylko w Kościele katolickim, teraz we Wrocławiu wspólnota muzułmańska robi spotkania, które są poświęcone Kościołowi katolickiemu i temu, o czym mówił imam, to znaczy poznania siebie nawzajem, posłuchania siebie nawzajem. I ktoś powie, co to spotkanie znaczy, nie wiem, naprzeciwko Bin Ladena i jemu podobnych. Pan Bóg takim, jaki go zna chrześcijaństwo, działa w bardzo prostych, skromnych znakach. Najważniejsza w Kościele jest Eucharystia, to jest kawałek chleba, trochę wina. Chrzest, który jest odrobiną wody na głowę. Bóg wybiera bardzo proste znaki i one są mocne. I ja wierzę w to, co się dzieje w codzienności. No i może tyle. Dziękujemy. I na pewno nosimy w sercach też jakieś pytania, komentarze do powiedzenia. Teraz jest czas dla tych, którzy zasiadają na sali. Jak w swoim życiu doświadczyli miłosierdzia Bożego? Pierwszy raz chyba tak naprawdę. Pamiętam taką spowiedź, ona była u Dominikanów. Byłem bardzo przerażony moimi grzechami, kiedy szedłem do tej spowiedzi. Byłem młodym chłopakiem, to było jeszcze przed maturą. I Dominikanin, który mnie spowiadał, powiedział mi jedno zdanie, a to zdanie brzmiało tak: dziecko, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Potem zadał mi pokutę i mnie rozgrzeszył. I dla mnie to było porażające doświadczenie, dlatego że na swoją miarę, jako kilkunastoletni chłopak, byłem swoimi grzechami absolutnie przerażony. I ten ojciec tym jednym zdaniem przywrócił mi pion. What a great question. It's such a difficult one to answer. Naprawdę znakomite pytanie, trudno odpowiedzieć. At some level, I want to say, you know, the first date with my wife, I was about 10 minutes late, and she still decided to go out with me on a second date. Muszę powiedzieć, że na pierwszą randkę z moją żoną spóźniłem się 10 minut, a mimo to ona chciała się umówić na kolejną. Because mercy is everywhere. Whenever someone reaches out, whenever you see a woman on the underground in London who's trying to get up the stairs with her stroller or her trolley, and people run up and try to help her up. Let me help you. Miłosierdzie tak w zasadzie jest wszędzie. Można je zobaczyć w metrze w Londynie, kiedy jest kobieta z wózkiem, która z nim się zmaga, nie może wnieść po schodach, a cały tłum się porywa, żeby jej pomóc. Where isn't mercy in this world? Gdzie nie ma miłosierdzia w tym świecie? I think that personally my first or paradigmatic moment, I would say, we're experiencing God's mercy. Myślę, że takim pierwszym momentem znaczącym, kiedy w moim życiu doznałem Bożego miłosierdzia.
the birth of each of my children. Narodziny każdego z moich dzieci. Because with mercy also comes incredible responsibility. Ponieważ z miłosierdziem przychodzi olbrzymia odpowiedzialność. And they go together and God reaches out and says, I'm going to give you this gift that you don't deserve. Now come and make it that you do deserve it. I teraz Bóg daje ten dar, dar, na który niekoniecznie człowiek zasługuje i mówi, zasłuż sobie na niego. Ja bardzo, bardzo, że tak powiem, miałem silne przeżycie właśnie, bo ja bym to nazwał nawet, nie wiem, dotknięciem palca Bożego, ponieważ miałem lecieć samolotem prezydenckim z ramienia Muzułmańskiego Związku Religijnego i tylko dlatego, że nie miałem paszportu ważnego, nie poleciałem. Także mam drugie życie i trzecie dziecko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Bardzo proszę. Jestem politykiem, jestem od początku w czasie tych spotkań, one mają służyć temu, żebyśmy byli lepsi. Zadaniem tego jest również to, żeby ta informacja o takich spotkaniach plus wnioski z niej wyciągane dochodziły dalej. Ja zadam pytanie, na które już częściowo i pan, i imam Janusz Aleksandrowicz, i rabin Nathan Lewy odpowiedział, ale ono wynika jakby z otwarcia naszego spotkania przez rektora, który mówił, że jesteśmy w świecie, w którym zaczyna być coraz niebezpieczniej i to zagrożenie jest bardzo poważne. Stąd rozumiem to nasze spotkanie. I teraz, ponieważ ja jestem człowiekiem, który tam na dole rozmawiam z ludźmi i chcę zadać pytanie w imieniu prostego człowieka do któregokolwiek z was. Co powoduje, że chłopiec czy dziewczyna młoda opasze się pociskami w imię Boga wchodzi między swoich rówieśników? Co powoduje, że Europejczyk potrafi niemowlę wyciągnąć z wózka w czasie wojny i uderzyć nim o słup na oczach matki? Co powoduje to, jak mówił rabin Nathan Lewy, że ten Żyd, który strzelał do muzułmanów, jak można odpowiedzieć zwykłemu człowiekowi, że ktoś decyduje się na śmierć, kiedy jest taki piękny, młody i jeszcze wszystko jest przed nim? Tak naprawdę trudno jest wytłumaczyć, co kieruje takim człowiekiem. Czy to jest akt desperacji, bezradności, czy taka siła nienawiści, która kieruje nim w taki, a nie inny sposób. Ja myślę właśnie, że to, co właśnie Pan Bóg powiedział, że oni nie widzą właśnie swoich wnętrz, tylko nakręceni przez inne osoby, bo to tak należałoby raczej tłumaczyć. Ja nie potrafię tego wytłumaczyć. Nie jestem w tym kręgu, nie jestem w tym środowisku tych ludzi i dzięki Bogu nigdy nie będę. Nie chciałbym ich tłumaczyć, ich postępowania, ale też czasami siedzę i próbuję sobie wytłumaczyć, dlaczego tak postępują, a nie inaczej. Ale jakoś nie potrafię znaleźć wytłumaczenia, logicznego wytłumaczenia. Bo tak jak pan senator powiedział, i przed nimi piękna przyszłość jeszcze, ta, którą powinni wykorzystać mądrze. Po to nam Pan Bóg dał wiedzę, wolną wolę, żebyśmy my z tego korzystali. Natomiast nie, żeby się zabijać. Powiedział więcej. Ten, kto zabije jedną duszę, to tak jakby zabił wszystkie istoty na ziemi. Jedną tylko. Nie mówiąc już o iluś tam ofiarach, tak? Nawet jedną duszę, to tak jakby zabił wiele istot, całą ludzkość. Tak
tak traktowane jest czy samobójstwa, czy zabijanie kogokolwiek bezprawnie. Bezprawnie. Pan Bóg pozwala nam się obronić. Wszystkim powinni, każdy ma prawo do samoobrony, ale do obrony, nie do atakowania. I w tym momencie inaczej nie potrafi tego wytłumaczyć, jak tylko to już nawet może przejść do fazy takiego obłąkania, nieznalezienia sobie drogi do przyszłości i sensu życia. Ja myślę, że powinni z otoczenia tego, takiej osoby dotrzeć do niego i na nowo mu wytłumaczyć, czym jest sens życia. Czym jest sens życia i czym naprawdę tak, jak powinni w zasadzie postępować, żeby zasłużyć sobie na te dobre życie w przyszłości, po śmierci. Bo być może oni już nie wiedzą, nie wierzą w to, że istnieje to życie po śmierci. I've been asking a lot of people this very question. And I actually spoke recently to a friend of mine, an imam, who works in prisons with terrorists who've been caught before they've committed these deeds. Wiele osób zadaje im to pytanie. Ja też ostatnio rozmawiałam ze znajomym imamem, który pracuje w więzieniu, gdzie osadzeni są terroryści. First of all, these young boys, they themselves can't articulate. To są młodzi chłopcy i oni sami nie potrafią siebie wytłumaczyć. But what my friend, the imam, says is ale co ten mój przyjaciel imam powiedział? He says they live in a world that is for them a vacuum, and it's very empty place. Oni żyją, powiedział, że oni żyją w świecie, który dla nich stanowi niejako próżnię, z takim pustym miejscem. Socioeconomically, it's usually quite poor. Pod względem ekonomicznym bardzo często żyją w biedzie. There's not many positive role models. Nie mają jakichś pozytywnych wzorców. And he said to me, he said, Nathan, the key is who fills that vacuum first. I pytanie jest, i on powiedział, że zadał takie pytanie, że kwestią głową jest to, że kto wypełni jako pierwszy tę pustkę. He said, the moment is finding exactly when that vacuum opens up and then running as fast as we can with all our efforts and everything we have to go there before other voices get there. I trzeba znaleźć ten moment, kiedy wejście do tej pustki niejako się otworzy i biec tam jak najszybciej, jakby ze swoim przekazem, ze swoją wiedzą, zanim dotrą tam inni. This is ironic. I learned from Bishop Gregory a midrash today about Cain and Abel. To jest dosyć ironiczne, ponieważ dzisiaj w zasadzie nauczyłem się od biskupa Grzegorza jakby o pewnym midraszu dotyczącym Kaina i Abla. That when God, after the death of Abel, God says to Cain, the blood of your brother calls out to me from the ground. Po zabójstwie Abla Bóg powiedział do Kaina, że krew jego brata woła do niego z ziemi. But the Hebrew doesn't say blood, it says bloods in the plural. Ale w wersji hebrajskiej to nie jest krew w liczbie pojedynczej, tylko w liczbie mnogiej. God showed to Cain not just the death of Abel, but all of the children and grandchildren and great-grandchildren of Abel that Cain had killed in his act. I to świadczy o tym, że nie dotyczy samego Abla, tylko jego wszystkich potomków. These young men and women that are turning to violence, oftentimes it's because they don't see, as we learned from the imam, they don't see the children and grandchildren and great-grandchildren. They can't see the long-term results of their acts. I właśnie to jest to, że ci młodzi ludzie, mężczyźni i kobiety nie widzą tej przyszłości, nie potrafią patrzeć dalekosiężnie i widzieć, że ich czyny mają wpływ na dzieci, wnuki, prawnuki. And that's my failure, because I haven't gone to fill that vacuum within each of them.
It's my failure, and at some level, it's all of our failures. I to jest też właśnie moja jakiegoś rodzaju porażka, że nie potrafię zapełnić tej pustki. Until we fill that empty space. I dopóki jakby nie zapełnimy jej, it'll be filled with something else. To będzie zapełniana czymś innym. Ja bym odpowiedział tak, że my nie wiemy dlaczego. Dlaczego ludzie tak postępują. Wiemy, co nie usprawiedliwia, bo nieraz to jest tak, że ktoś mówi, zabijają w imię religii, czy zabijają w imię Boga. No, myślę, że wystarczyło tych 2 godzin, żeby powiedzieć nie, to znaczy to nie wynika z wiary. Wiara jest doświadczeniem spotkania z Bogiem. Bóg nikomu nie daje karabinu do ręki. Ale my możemy łatwiej powiedzieć, skąd to nie wynika, niż skąd tak. Znaczy, Pan Jezus nam nie udzielił odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. Nie, nie ma łatwych pytań, jak się chodzi po Birkenau. I nie ma łatwych odpowiedzi, jak się chodzi po Birkenau. Ja myślę, że to, co Chrystus pokazał, to, że jest odpowiedź na zło, które się dzieje. I to jest ogromnie ważne, że nie ma bezradności wobec zła ostatecznie. Mnie bardzo przekonuje to, że jeśli bierzemy symbole wiary w Kościele, ile by tych symboli nie było pisane od I wieku po XX, po Pawła VI, jeśli symbole wiary mówią o grzechu, to zawsze mówią też o odkupieniu. Znaczy, nigdy Kościół nie mówi o grzechu, nie mówiąc o tym, że został przezwyciężony. Bo nie wystarczy powiedzieć człowiekowi o złu i zostawić go z tym doświadczeniem. Znaczy, to jest to, co moja wiara chrześcijańska mi mówi, że jest odpowiedź, której udzielił Pan Bóg. I ja nie muszę znać odpowiedzi, skąd się bierze zło konkretne, że jeden, drugi człowiek popełnia takie czy inne zło. Do końca sam siebie czasami nie rozumiem, dlaczego grzeszę. Nie chciałbym. To nie jest kwestia tylko tego, co ja chcę. Ja chciałbym być dobrym człowiekiem, co nie zmienia faktu, że mam się z czego spowiadać. Mogę nie rozumieć swojego postępowania gdzieś do samego dna, ale dzięki Chrystusowi wiem, co mogę z tym zrobić, jak mogę to przekroczyć. Nie? Dzięki niemu. I to jest to, co mnie może bardziej interesuje. To jest trochę analogiczne do pytania, skąd cierpienie w świecie. Jezus nam nie odpowiada na to, a już na pewno nie odpowiada nam na to, jak to się dzieje, że ten człowiek cierpi w taki, a nie inny sposób. Nie ma na to odpowiedzi, ale jest wskazanie, co ja mogę z tym zrobić. I to jest ważniejsze. To znaczy, żeby... Myślę, że jeśli padają pytania, tak jak mówił pan senator, od prostych ludzi, to nie można im dawać wcale prostackich odpowiedzi, takich, które są uproszczone, i wytłumaczyć to na skróty. Nie. Znaczy, są pytania, które muszą zostać bez odpowiedzi, nawet jeśli zadają je bardzo prości ludzie. Natomiast ten prosty człowiek się dostanie odpowiedź, która jest pewnym wezwaniem dla niego, że on coś z tym może zrobić, i to jest istotne, żeby się nie poddał wobec tego zła, które go gdzieś z wielu stron atakuje. To jest bardzo ważne, żeby pokazać kierunek wyjścia, i to jest ważniejsze niż pokazać w każdym przypadku, jak to się stało, że ten czy tamten człowiek dopuszcza się rzeczy, które są straszne, i my nie rozumiemy dlaczego. Żyjąc wśród ludzi niewierzących, w jaki sposób możemy świadczyć i pokazywać im to Boże miłosierdzie? Że żyjąc w świecie, który zatracił świadomość Boga, pogańskim, Pan powiedział, jak możemy świadczyć my o Bożym miłosierdziu wobec takiego świata właśnie wypranego z wartości? Ja myślę, że może świata całego nie zmienimy, ale pojedynczymi przykładami
każdy sam od siebie powinien wnieść cząstkę dobra, żeby zebrać to jako w całość, tak? I to dobro rozszerzać na całym świecie. Tylko dobrym możemy zwyciężyć zło. I dobrym, mądrym postępowaniem. Tylko tak możemy zmienić świat. I oby tak się stało. There was a Rabbi Salanter about 100 years ago, and he said, when I was young, I tried to change the world, and the world didn't change. Żył rabin 100 lat temu, który powiedział, że chce zmienić świat, ale świat się nie zmienił. So I tried to change my country. My country wouldn't change. On chciał próbował zmienić twój, żeby zmienił się jego kraj, ale kraj się też nie zmienił. My town, my family, moje miasto, rodzina, nic nie uległo zmianie. Now I'm just trying to work on changing myself. I teraz pracuję nad tym, żeby zmienić siebie. And I think that is the task of each of us within the secular reality in which we find ourselves. I to jest to zadanie dla nas w tej świeckiej rzeczywistości. It's attributed to St. Francis that he said St. Francis said, teach the gospel wherever you go. Święty Franciszek powiedział, że nauczajcie Ewangelii, gdziekolwiek pójdziecie. And if you really must, use words. I jeżeli naprawdę musicie, używajcie słów. So our actions, I think, are always what leads us on in this secular materialistic world. Więc tak naprawdę to nasze czyny mają świadczyć o nas w tym świeckim, materialnym świecie. Ja słucham tego z niebywałą radością, bo kiedy słyszę imama, który mówi słowa świętego Pawła, tak naprawdę, zło dobrem zwyciężaj, i kiedy słyszę rabina, który przytacza mój ulubiony tekst ze świętego Franciszka, to myślę, że wiele rzeczy jest możliwych tak naprawdę. Trochę jest, myślę, że jakby porządek jest odwrotny. To znaczy, jeśli będziemy czynić miłosierdzie, to jest szansa, że świat zapyta się o Boga. Tak? Znaczy, jakby nie ma sobie co zadawać pytania, jak świadczyć miłosierdzie w świecie, który jest sekularyzowany, tylko świadectwo miłosierdzia jest świadectwem, które otwiera pytanie, być może budzi pytanie o źródło tego zachowania. I jeśli pada pytanie, jest możliwość odpowiadania. Tak? W ewangelizacji to mówi błogosławiony Paweł VI, początkiem jest świadectwo. Ale dlaczego? Bo świadectwo kreuje pytanie. Jeśli widzę człowieka, który zachowuje się kompletnie inaczej, to zadaję sobie pytanie, co nim kieruje. Mogę zadać jemu to pytanie i on wtedy mi odpowie, być może, że tym, co go kieruje, jest jego wiara. Być może jest tak, że my za często mówimy do tego sekularyzowanego świata o Bogu, nie pokazując go najpierw w czynach miłosierdzia. Wtedy próbujemy odpowiadać na pytania, których nikt nie zadaje. A to nie jest sensowne działanie. Jesteśmy w auli uniwersyteckiej. Na uniwersytecie nikt nie odpowiada na pytania, które nie padają. To jest... Rektor się nie zgadza, to może powie, że jednak tak. Panie rektorze, jak tak, to proszę uprzejmie. Ponieważ to było ostatnie pytanie, ja chciałem bardzo serdecznie brawami Państwu podziękować. Naprawdę bardzo